Szanowni Państwo, znajdujemy się na dziedzińcu Pałacu w Oleśnicy Małej, gdzie odbywa się kolejna edycja spotkań z mitem i historią. Tegoroczne spotkania rozpoczęliśmy właśnie, jak słychać, za naszymi plecami wraz ze stowarzyszeniem turystycznym Ryczynianie znad Odry. To oni właśnie dzisiaj przeprowadzają i warsztaty, i pokazy średniowieczne, wczesno-średniowieczne. Pokazywane są tam motanki, krajki na bartku, krajki na tabliczkach, tworzenie tego. Przybliżają nam członkowie tego stowarzyszenia, jak dawniej wyglądało tworzenie laleczek, jak wyglądało suszenie ziół, jak wyglądały różne rzeczy z życia codziennego ludzi właśnie żyjących w tamtych czasach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy skorzystają z tej oferty, albowiem co roku przyjeżdżamy tutaj jako urząd gminy, aby przedstawić, zaprezentować głównie mieszkańcom gminy, ale oczywiście jeżeli pojawiają się turyści z naszego powiatu i regionu Dolnego Śląska, to oczywiście bardzo chętnie ich widzimy, zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, bo Pałac w Oleśnicy Małej tak naprawdę odwiedzamy raz w roku. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć jego historię, troszeczkę go ożywić. To stoisko, jest to stoisko zielarskie. My jesteśmy tutaj z koleżanką i z kolegą przedstawicielami zielarzy właśnie w Ryczynie, to znaczy w Stowarzyszeniu Ryczynian znad Odry. Ponieważ żyjemy zgodnie z naturą, więc wiadomo, że zioła jakby od samego początku są też również z ludzkością. No więc w związku z tym właśnie też pokazujemy, jak bardzo jesteśmy od samego początku leczeni w sumie, to znaczy jak ludzie sami siebie kiedyś dawno temu leczyli. Kiedyś to były takie baby, wiedźmy, czarownice, gdzieś tam na odległych terenach, poza wioskami, ale mimo wszystko jak coś człowieka bolało, to wiadomo, że wiedział, gdzie się zgłosić, prawda? I zawsze wiedział, co przełożyć, co zaparzyć i co zrobić. I mniej więcej troszeczkę próbujemy to odtworzyć właśnie, jeżeli chodzi o tamtą historię. Trochę wracamy do tych ziół, no może troszeczkę wybiegamy z niektórymi ziołami, bo wiadomo, no ale mimo wszystko staramy się po prostu być w tej okresie zielarskim z późnego średniowiecza. 2012 roku jako zarejestrowane Łamskie Stowarzyszenie Turystyczne, a w ramach stowarzyszenia powołaliśmy w zeszłym roku grupę rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej Ryczynianie znad Odry. Akurat w zeszłym roku na spotkaniu turystów w Grodziskach Ryczyńskich w kwietniu z panią archeolog Magdą Bizarską żeśmy powołali, wpadli na pomysł zainicjowania rekonstrukcji opartej na kopaliskach, które są prowadzone w Ryczynie, w Grodziskach Ryczyńskich. Pani Bizarska jest archeologiem i prowadzi tam właśnie kopaliska archeologiczne. No i parę rzeczy z tego okresu nam tutaj podpowiada, co mamy robić, w jaki sposób, załóżmy się w tej chwili, ubierać, czym zajmować, czy ubrania. Ubrania to jest rekonstrukcja nietypowo tych ryczyńskich czasów, tylko to jest oparta na wykopaliskach na Ostrówku Opolskim w Opolu. To jest mniej więcej ten sam etap. Ubrania składają się nasze z bardzo prostych szat, wierzchnia szata, czyli to jest fartuch, to pod spodem to jest giezło, no i oczywiście buty, które muszą być odpowiednio skrojone z odpowiednich materiałów i oczywiście ubrania, jak widać, zakończone są krajkami. Krajki to jest też właśnie to, co w tej chwili tam zaczęłam tkać, to jest rekonstrukcja pasamonictwa, czyli tkania krajek. Krajki służyły do wykończenia ubrań, do zakrycia szwów, do przepasania się, tak jak tutaj kolega, do podtrzymywania, ale pełniły też funkcję ozdobną i jakość, kolorystyka, szerokość, wzór także określały rangę danego osobnika, który miał strój krajkami wykończony. Krajki można było tkać na bartku, to co tam jest w tej chwili założone, to jest wartko, i na tabliczkach. Wzory tabliczkowe są bardziej skomplikowane, więcej trzeba czasu poświęcić na utkanie takiej krajki na bartku, na tabliczkach. Tkanie krajek na bartku jest dużo prostsze, szybsze i dlatego korzystamy z tego akurat na warsztatach takich jak te między innymi, żeby cokolwiek pokazać, w jaki sposób to się robi. Także zapraszam wszystkich, można spróbować. Wyciągnąć nitkę, to musisz palcem mieć ustawionego z jednej strony, tutaj nitkę trzymać, przyciągasz nitkę, tu nie puszczasz, przeciągasz, tą nitką od razu szerokość ustalasz. Szerokość musi być cała taka sama na całej długości krajki. Jak już nitkę przeciągnęłaś, bartko do góry, ręką dobijasz, wkładasz drugą rękę i przeciągasz nitkę. I cała zabawa polega na tym, żeby tą nitkę przeciągać w szparę, którą robi się w bartku. Wzory oczywiście słowiańskie, wczesnosłowiańskie, nawet z czasów żelaza, brązu. Typowe znaki solarne, czyli graficzne, wyobrażenie słońca, a znak solarny, wiadomo, to znak słowiański, symbol szczęścia i symbol radości. Poza tym motanki, no więc motanki to już jest historia raczej ze strony Słowian wschodnich. U nas jedyną motanką, która została się do naszych czasów, to jest Marzanna. Marzanna też jest motanką. I to, co odtwarzamy, to są motanki, które służą na szczęście, które mają przedstawiać albo z jakiejś intencji są stworzone, albo jako dar lub jako spełnienie pewnych marzeń czy potrzeb. I są motanki ziarnuszki, która tutaj jest wypełniona ziarnem w środku. Ziarno, wiadomo, na szczęście. Czyli jak się szło na przykład gdzieś w gości, się szło z taką motanką i to był taki gest właśnie dla gospodarzy, żeby wam się szczęściło. Ja dodam tylko, że ta jest akurat nie nazywa się żywicielka, bo wiadomo. bo ma odpowiednie gabaryty do tego. Są motanki, te, które na przykład takie, te najprostsze, to są mniej więcej właśnie przedstawiają nas, tak mniej więcej, ale wzory, ubrania, które są podobne do naszych. To są motanki związane właśnie z intencją, czyli jak się mota tą motankę, tą laleczkę, to trzeba ją motać w pewnej intencji. Czyli zaczyna się, ma się cały czas w głowie. Ta motanka, będąc w trakcie w głowie tworzenia, ona w sobie zaczyna kumulować moc, którą później właśnie po stworzeniu już ma. I taka była tradycja, że dopóki się tą motankę trzymało, dopóki ona nie spełniła tego życzenia. Później po spełnieniu życzenia ją się albo zakopywało, albo się wpaliło. Były motanki, które były jako duchy, bóstwa opiekuńcze. Je się tworzyło z ubrań najbliższych, którzy zmarli, którzy odeszli. To był taki też gest, symbolika polegająca na tym, że ten zmarły nadal w tej mutance przebywał i roztaczał nad nami swoją opiekę. No, także mamy tutaj też i przykład zabawek, jakie w średniowieczu. To jest typowo też oparte na wykopaliskach archeologicznych. Jest to łódeczka, która została wykonana z kory topoli. Bardzo prosto się rzeźbi. Pływa po wodzie. To była taki rodzaj zabawki dla chłopców także średniowiecza. Jeżeli ktoś byłby chętny, można zobaczyć, co porabiamy na naszej stronie internetowej www.swojskieklimaty.pl lub na Facebooku, na Ryczyn Ostrów, albo Małgorzata Uścińska, to tam ja zawsze odnośniki robię do naszej tej strony. Mamy grupę swoją też założoną i stronę na Facebooku internetową, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą z nami, albo wzięciem udziału w naszych warsztatach, albo nawet chce razem z nami działać i mieć tak ładne ubrania, czy tworzyć biżuterię, czy motanki, czy właśnie nauczyć się o ziołach i kucharzeniu troszeczkę kuchni średniowiecznej. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooku. Kolejnym punktem naszych spotkań z mitem i z historią oczywiście koncert w kościele. W tym roku zaprosiliśmy panią Jadwigę Tomczyńską wraz z panem Maksymilianem Ambroziakiem, czyli harfa i gitara. I zapraszam również, bo odbędzie się przepiękny koncert, bardzo klimatyczny właśnie w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. A na koniec mam nadzieję, że miłośnicy pantomimy będą mogli oczywiście podziwiać z nami i rozkoszować się tym miejscem, albowiem Teatr Formy na czele z dyrektorem Józefem Marcockim przygotował dla nas niezwykłą niespodziankę, bowiem będziemy wędrować wraz z aktorami, z artystami tegoż teatru właśnie po różnych zakamarkach kompleksu pałacowego. Także myślę, że będzie się działo, będzie niezwykle atrakcyjnie, ciekawie, może niebezpiecznie. Także nie wiemy, co nas czeka do końca. To zawsze jest niespodzianka, którą tutaj serwuje nam Teatr Formy. Także mam nadzieję, że wszyscy znajdą coś dla siebie. To będzie takie misterium dotyczące życia Hildegardy z Bingen, taka niezwykła postać epoki średniowiecza. Można powiedzieć europejskiego średniowiecza, bo nie tylko niemieckiego. Jak wiadomo, Hildegarda słynęła z tego, że spisywała swoje wizje, które dotyczyły życia doczesnego i niewieńskiego, ale też stworzyła podwaliny na współczesne ziołolecznictwo. Było to otwarty umysł, czerpała z różnych kultur. Zarówno jeśli chodzi o teologię, jak i czysto medyczną problematykę. Więc te zioła świętej Hildegardy, apteki świętej Hildegardy, no skądś gdzieś tam się dzisiaj wzięły i są napisać scenariusz i zrobić o nim spektakl. Zebrałem grupę aktorów. Część z nich jest moimi studentami w studium, w którym pracuję, a część po prostu zaprosiłem do współpracy. W związku z tym spektakl dzieje się w przestrzeni Pałacu Boleśnicy Małej.